Zrozumienie języka filmu sprowadza się do zrozumienia obrazu zdarzenia. Obraz zdarzenia jest centralnym punktem w procesie komunikacji. Obraz zdarzenia dzieje się w czasie i przestrzeni. Dzieje się więc w czasoprzestrzeni. Obraz zdarzenia to zjawisko, które może przebiegać w kilku lub w kilkunastu ustawieniach. Może mieć formę frazy lub może mieć formę sceny. Istotne jest to, że wszystkie elementy inscenizacji, wszystko to, co jest wyznacznikami przestrzeni, ludzie, przedmioty i miejsca, wchodzą ze sobą w interakcję. Z tej interakcji powstaje rytm właściwy dla ustawienia, który właśnie jest kinematycznym wyrażeniem sceny. Kinematyka jest obrazem ruchu bez podania przyczyn ich powstania. Rzecz polega na tym, że to, co wiąże się z kinematyką, wiąże się wyłącznie z samym ruchem. Kinematyka pochodzi od słowa kinema, z języka greckiego, oznacza to ruch. Stąd kino i stąd kinematografia, co można tłumaczyć jako zapis ruchu, dlatego że kinema to ruch, a grafos to oznacza pisze. Kinematyczne wyrażenie, pojęte jako integralna całość tego, co nazywamy obrazem zdarzenia, jest czymś jedynym we wszystkich sztukach i to jest cecha szczególna, która odróżnia kinematografię od innych sztuk. Kilka podstawowych elementów, które tworzą kinematyczne wyrażenie. Do takich elementów należy przede wszystkim ruch w polu widzenia kamery. Ten ruch może być znowu czymś, co jest interakcją między ludźmi, przedmiotami i miejscem. Może być również ruch kamery wobec przedmiotów, które są nieruchome. Może wreszcie być ruch kamery i ruch przedmiotów. Wszystkie te kombinacje tworzą szczególny wyraz geometrii przestrzeni i należą do typowo kinematycznego wyrażenia. Efekt kinematyczny tego ustawienia polega na tym, że kamera ciągle prowadzi w zbliżenie biegnącego, a w głąb kadru uciekają szeregi wojowników. To mnoży się przez ciągłość ustawienia. Pojęcie ogromu tworzy się przez długość ujęcia, które będzie w finale, tutaj w końcówce, spuentowane poprzecznym ruchem, który wzmaga dynamikę. Mamy do czynienia teraz ze spotkaniem dwóch kinematycznych elementów sobie przeciwstawnych. Gwałtowną końcówkę poprzedniego ustawienia, niezwykle dynamiczną, i spokój, jasność, czystość i otwartość planu. Te dwa pojęcia w sumie tworzą nowe kinematyczne pojęcie. Mamy do czynienia z wyjątkowym efektem kinematycznym. Kamera prowadzi biegnących bądź w twarze, bądź biegnących w ten sposób, że prowadzi ich plecy. Dokonuje przy tym wzniesienia. Te wzniesienia są z piasku. To są góry piasku. W związku z tym kamera dokonuje rzeczy niemożliwych. Biegnie razem z nimi, pokonując wszelkie wzniesienia. Istota tego kinematycznego wyrażenia polega na tym, że subiektywnie niejako zbliżamy się do przeciwnika. Sens tej sceny polega na tym, że bitwa cała
wyrażona jest do momentu pierwszego zetknięcia się z przeciwnikiem. I ta śmierć jest pokazana w sposób subiektywny. Jest to śmierć pierwszego bojownika. Klasyczny przykład sceny, w której kamera jest w ruchu i jednocześnie obiekt jest w ruchu, który kamera prowadzi. Tempo wzmaga pierwszy plan. To las, który przesłania pole widzenia. Ten las wprawdzie przesłania widzenie, ale jednocześnie tworzy większą tajemnicę, która dla filmu jest tutaj problemem i efektem zasadniczym. Sfotografowany w ruchu obiekt na pierwszym planie tworzy zupełnie w nim zamazujące się tło, które potęguje tajemnicę filmu. Szczególnym rytmie, którym praca kamery stanowi jeszcze jednego bohatera. Ten bohater nie tylko włącza się w rytm sceny, w rytm tańca, ale tworzy w tej scenie jakby swoistą spiralę, swoistą architekturę ruchu, który ten ruch dopowiada. Po prostu, no chce ciebie, jaka miejska dziewczyna. Wyjazda dziewczyna? Czasami kamera dopowiada swoim ruchem dodatkowy element, który dynamizuje scenę. Powoduje bądź to pauzy, bądź to synkopowe zderzenia z plamami barw i z postaciami, które tworzą swoistą choreografię. A ty z twoim sercem złotem nie zgadniesz, dziewczyno, żono, jak mi serce wali młotem, gdy się widzę z tą koroną. Wyraźna kinematyczna fraza, która zaczyna się dwoma zbliżeniami, po to, żeby zaprezentować zwolniony ruch. Ta scena, ta fraza jest spuentowana dodatkowo ujęciem, który posiada w sobie optyczne przekształcenie. Fraza kończy się ruchem naturalnym, ale fotografowanym w niezwykle spokojny sposób. Stanowi ona zakończenie sceny. Na weselu! Innym środkiem wyrażenia jest zwolniony i przyspieszony ruch na ekranie. Oczywiście otrzymujemy ten ruch dzięki specjalnemu traktowaniu negatywu, który ma przebieg wolniejszy lub bardziej przyspieszony w kamerze. Innym takim elementem kinematycznego wyrażenia są efekty optyczne. Do takich efektów należą przenikania. Przenikania wprawdzie stosował już Méliès, ale dzisiejsi twórcy, tacy jak Coppola czy tacy jak Reed, potrafią stosować przenikania jako współczesny środek wyrazowy. Dotychczas przenikanie pełniło funkcję albo spoiła, albo funkcję interpunkcji. Natomiast w tej chwili, we współczesnej sztuce filmowej, przenikanie pełni rolę
rozszerzania wyobraźni. I to jest zasadnicza funkcja kinematyczna takiego sformułowania. Oprócz przenikań tego typu figury, jak ściemnienia i rozjaśnienia, również tworzą pewien dodatkowy element w określaniu ruchu i w określaniu czasu. Takim elementem dawniej stosowanym jako interpunkcja, a więc ściemnienia i rozjaśnienia, dzisiaj są pauzy, czarne pauzy czasu, które dynamizują pojęcie ruchu pomiędzy scenami i nawet w samych scenach. Innym ruchem, który może mieć miejsce w takim układzie, to jest ruch związany ze zmianą światła. Ruch związany ze zmianą koloru. Ruch związany ze zmianą perspektywy. Zmiana perspektywy, zmiana koloru, zmiana światła, zmiana kontrastu obiektów, zmiana wreszcie kontrastu scen następujących po sobie. Wszystko to są elementy kinematycznego wrażenia. Przy głosie trąby. Następnym środkiem wyrażenia jest pulsacja ziarna na ekranie. Częstokroć we współczesnym języku filmowym stosuje się na ekranie dodatkową pulsację ziarna, która wiąże się z ukazaniem materiału, który ma być stary. To jest przywołanie kronik filmowych, przywołanie pamięci, przywołanie czegoś, co ma być archiwalne, spotkanie dwóch struktur samego obrazu filmowego. Ziarna i czegoś, co ma wysoką definicję, tworzy różnicę, a to już jest kinematyczne pojęcie. Następną taką możliwością, która również jest wyrażeniem kinematycznym, jest zmiana perspektywy. Ta zmiana perspektywy częstokroć wiąże się również ze zmianą nie tylko perspektywy w samej scenie, ale również zmianą perspektywy pomiędzy scenami. Wtedy zmiana perspektywy pomiędzy scenami może łączyć się również ze zmianą jasności tych scen. A więc kontrastowość scen i zmiana perspektywy tworzy podwójną dynamikę, która również jest kinematycznym wyrażeniem. Kinematyczny obraz zdarzenia jest obrazem czasu. Naprawdę wspaniale to brzmi, jeżeli się pamięta słowa Paul Cézanne. Wszystko ucieka. Musimy się spieszyć, jeżeli chcemy coś zobaczyć.